opisuje tam po pierwsze życiorys tego Pleszczyńskiego, w jakich warunkach była wydawana, i staram się ująć to, co nie można było w tym czasie opisać, tak? Bo mam wrażenie, że właśnie, że napisanie tych dwóch książek w tym okresie czasu, XIX wieku, tak? Bo on przybywa do Międzyrzeca w czasie, kiedy to było po powstaniu, tak? Już trochę czasu upłynęło, ale dalej były te takie bardzo mocne, procesy rusyfikacyjne, tak? Na początku, bo mieliśmy oczywiście mitów na naszym terenie, tak? W otaczających wsiach, i te władze rosyjskie już na początku XIX wieku robiły taką próbę rusyfikacji tych dalej na terenie wschodnim, a teraz po tym drugim powstaniu starały się właśnie rusyfikować te już nasze strony, tak? Tych unitów, i oni zaczęli oczywiście od unitów, bo myśleli, że skoro oni wcześniej byli taką ludnością pochodzenia rusińskiego, tak? I mieli też, skoro było im blisko do prawosławia, to myśleli, że pod koniec XIX wieku uda im się właśnie tych ludzi przekonać do Rosji. I wydaje mi się właśnie, że ci bojarzy i ten opis historyczny napisany w tym okresie czasu to jest też taki wyraz, taka próba właśnie przez napisanie książki, przez ukazanie tego, że te tereny jak bardzo były polskie, tak? To jest taka próba napisania przez Pleszczyńskiego, znaczy pobudzenia takich uczuć patriotycznych tych ludzi, którzy z tego regionu, i przez taką pracę naukową właśnie walka z tymi procesami rusyfikacyjnymi. Tym bardziej, że on też, opisuje to też właśnie w tym wstępie, aktywnie działał też na korzyść tych unitów, tak? On tam właściwie za to został wydalony z Międzyrzeca, że cały czas, bo ci unici czuli się bardziej katolikami niż prawosławnymi, oni chcieli mieć właśnie sakramenty od księdza katolickiego, a tego zabraniały władze rosyjskie, a on dawał taką możliwość, były to właśnie te śluby krakowskie, czyli te śluby unitów w lasach, tak? I on jako proboszcz, czy też jako właśnie też wspomagając, znaczy dając taką możliwość też tym swoim wikariuszom, tak? To też działał w tym kierunku. On w ogóle jest zwany tam przez, jest taki właśnie fragment tekstu z jego akt, że on tam jest nazywany w ogóle fanatykiem przez tych Rosjan, tak? Jest on fanatykiem i dlatego tak. Także myślę, że kiedy się spojrzy właśnie na ten żywot Pleszczyńskiego, o którym wiemy, i jak się spojrzy właśnie na te jego działania, to myślę, że on działał właśnie w tym kierunku przez te swoje, nie tylko właśnie przez to, że miał takie ciągotki jako naukowiec, taka erudyta, ale też dlatego, że to było tożsame z tym, co chciał zrobić dla tego regionu. Tak? On pisał właśnie te obie książki na tym terenie, chciał je opublikować razem. Cenzura rosyjska nie pozwoliła na wydanie tej części o tej ludności rusińskiej, tak? Tylko pozwoliła na wydanie tej części o bojarach, czyli to, którą właśnie teraz chciałbym wznowić. I z czasem właśnie zostało właśnie wydalone z tej miejscowości, z tego Międzyrzeca, i nawet zostało wydalone w taki sposób, że już nigdy więcej nie pozwolono mu na objęcie probostwa tam, gdzie była ludność unicka, tak? Bo wiedziano o tym, że to może, że po raz kolejny będzie działał w ten, a nie inny sposób, tak? Także on też swoim życiem jakby zaświadczał to, że ma takie podejście propolskie, oprócz tego prokatolickiego, tak? On też oprócz tych dzieł typowo naukowych też stworzył takie dzieła, tłumaczył z francuskiego, na przykład też takie raczej dewocjonalia, tak? I był też publicystą, który pisał w różnych regionalnych gazetach. Także bardzo ważna postać dla jego książka, którą właśnie napisał, to tym bardziej ważne się, myślę, że warte wznowienia. I tym bardziej, że w tym momencie, znaczy w dzisiejszych czasach jest dosyć łatwo wznawiać, znaczy drukować takie książki, może tak zacznijmy. Może łatwo jest je drukować, nie jest to już takie, można to bardzo prostym, łatwym kosztem zrobić, tak? Tylko bardziej jest, bo to jest druk na żądanie, tak? Tylko problem jest bardziej raczej z promocją, tak? Ale tutaj, kiedy ta książka już jest właściwie znana, to mi się wydaje, że właśnie promocja nie jest aż tak potrzebna, tak? w sensie takim, że to właściwie chodzi o to, żeby była dostępna, tak? Żeby była dostępna w razie, gdyby ktoś chciał. Także myślę, także doszedłem wtedy do wniosku, że warto by było ją właśnie zastanowić. Bojarzy, kim są właściwie bojarzy, tak? Bo te dzieje Międzyrzeca i tych wsi dookoła właściwie zaczynają się po Unii Lubelskiej, bo ona sprawiła, że te tereny stały się w takim centralnym miejscu obu tych państw. Dzięki temu mogły się dużo swobodnie rozwijać. Wcześniej to było tak, że w średniowieczu to cały czas był taki teren, że różne siły próbowały to miejsce zdobyć, tak? Ale to cały czas był taki teren buforowy dla wszystkich. Nie było takiego centrum, tak? I przez to te tereny nie mogły się tak swobodnie rozwijać. Tam Brześć był budowany jako takie miejsce, które miało być taką fortecą dla Polski, Piastów, tak? I taką rolę mógł stanowić, ale dalej teren nie był spokojny. Unia właśnie Lubelska sprawiła, że to się zmieniło, staliśmy się w centrum. I ogólnie dla wszystkich tych, Międzyrzec właśnie wtedy zaczął się tak rozwijać. Bojarów wtedy też, te wsi bojarskie dookoła wtedy też zaczęto właśnie je sytuować, tak? I zasiedlano tą ludnością właśnie z gęściej zaludnionych terenów Polski, tak, z Mazowsza. Tutaj przybywali, dostawali właśnie prawa te bojarskie, to jest takie pomiędzy chłopstwem a szlachtą, czyli w sensie takim, że nie musieli odrabiać tej pańszczyzny dla jakiegoś pana, ale musieli spełniać pewne obowiązki wobec dworu, na przykład Rzeczyca tam musiała jakieś konie przeganiać, tak? Nie. W ogóle nawet sam Pleszczyński sobie trochę też przeczył w dwóch książkach, bo na przykład to jak mówię, że bojarzy byli tą ludnością pochodzenia z Mazowsza, ale z kolei, nie wiem, czy w jednej właśnie tak to opisuje, ale w drugiej książce opisuje też, że tam jest bardzo dużo tam ludności rusińskiej, że na przykład Wielmnicy tak opisuje, że jest. Także to też czasem może dlatego, że w XIX wieku się to pewnie wymieszało. Chociaż też prawda jest taka, że te wsie, właśnie te wszystkie wsie bojarskie, nie bardzo były skłonne do tego, żeby właśnie było to mieszane, ponieważ wsie bojarskie były bogatsze przez bardzo długo, bo przez to, że właśnie nie musiało ograbiać mężczyzn, czuli się, że bardzo dbali o ten przywilej, żeby został zachowany. No i pewnym mezaliansem byłoby dla nich tak, że właśnie żeby dochodziło pomiędzy tak chłopką. W związku z tym właśnie ta wspólnota bardzo długo trwała, tak? Dopiero jak XIX wiek właśnie sprawia to, że ta pańszczyzna schodzi, tak? No jeszcze w ogóle to była taka sytuacja w Międzyrzecu, że w latach 60. XIX wieku, że ksiądz najpierw ogłosił, że już nie będzie pańszczyzny. Ludzie przestali ją oprawiać, potem, a ona jeszcze to nie było jeszcze jakimś żadnym aktem prawnym, tak? Były jeszcze takie bunty chłopskie, tak? Ale lata 70. już właściwie to schodzi, tak? Także dopiero wtedy te wsie zaczynają się powoli ujednolicać, tak? I właściwie też Pleszczyński, kiedy pisze tą książkę, to on jest świadkiem tego, jak takich żywych zmian w tym okresie czasu. On na przykład właśnie też to wspomina o tym wstępie, że opisuje, że opisuje strój bojarów, jak on wygląda, i pisze o tym, że w dzisiejszych czasach on już coraz bardziej właśnie odchodzi, bo ludzie zaczynają się z miejska ubierać, tak? On już wtedy zanikał. Tak, już za jego czasu właśnie zanika, już to właśnie, on jest ostatnim takim świadkiem tego, jak właśnie to wyglądało. To właśnie tak bardzo szybko, wydaje się, że to takie czasy, tak? Ale to bardzo szybko, jak to szybko nastąpiło, bo w XIX wieku jeszcze mamy to pańszczyznę, mamy te różnice pomiędzy bojarami właśnie i tymi wsiami unickimi raczej, tak? Potem właśnie, kiedy Rosja zaczyna słabnąć i w końcu godzi się na to, na początku XX wieku, żeby ci unici mogli sobie, znaczy żeby każdy mógł sobie wyznaczyć taką wiarę, jaką chce, tak? Jest taki moment, tam jest, wydają taki ukaz i nagle te wszystkie wsie, które były unickie, wszystkie się zapisują do kościołów katolickich. Nagle w ogóle Unia znika, bo wszyscy się czują, bo w XIX wieku to jest tożsame, jako religię wyznajesz, takiej jesteś narodowości. Oni to bardzo ściśle ze sobą wiążą, tak? I właśnie ta Unia szybko znika i jeszcze mamy ten właśnie międzyrzec taki żydowski, tak? Bardzo mocno. I przecież 30 lat po wydaniu właśnie tej drugiej części, czyli tego opisu, już właściwie nie ma też Żydów, tak? Także to takie, no 70 lat, tak? I nagle z takiej różnorodności strasznej, która tu była na tym obszarze, prawie nic nie zostało, tak? Strój zanika za czasów Pleszczyńskiego, jeszcze pewnie są ślady tego właśnie tego języka, już o tym wspominaliśmy, także, że te wsie unickie tam oni hachłaczą, czyli mają takie naleciałości, to te nasze międzyrzeckie dla, tak? To są te, to jest pozostałość po tym hachłaczeniu. Tak, dla mnie się podoba, tak. To jest takie pozostałość po tym hachłaczeniu, po tej rusińskiej gwarze, oni mówili już po polsku, ale jeszcze zostało im takie rosyjskie naleciałości, tak. Ileż oni w ogóle też tak było, że właśnie ci kozacy byli często, żeby złamać ten protest ludności unickiej, byli sytuowani w jakiejś wsi i to sprawiało, że w ciągu dwóch tygodni na przykład ta wieś była całkowicie zniszczona, tak. Tam już nie było żadnego majątku, który oni zbierali od pokoleń. Także, a oni mimo tego dalej trwali przy tym, bo oni, to jest kwestia religijna z jednej strony, ale to też jest kwestia, wydaje się, bardzo takie podejście, że polskość była dla nich lepsza, tak? Oni czuli to, że... Zresztą też jak się czyta o tych XIX wieku, ja na przykład jest taki wierszyk, przytaczam w tym właśnie, w tym wstępie do tych bojarów, że taki wierszyk, od którego zaczynała się czytanka właśnie dzieci z tego okresu czasu i tam właśnie, że tak jak, jak słońce na niebie, tak car na ziemi, tak? I tam opisuje właśnie te... To jest takie podejście bardzo, no, car jest jak, prawie jak Bóg, tak? A Polacy, którzy jednak ta demokracja, jaka tam by nie była, to demokracja szlachecka, ale to była jednak demokracja, tak? Oni mieli jednak dużo większą swobodę, tak? W XIX wieku ci rosyjscy chłopi dalej byli traktowani jak niewolnicy, a u nas jednak oni już się o pewne prawa dobijali, tak? Kościuszko już pewne wyteczył pewne ścieżki, tak? Dochodziła tam myśl rewolucyjna z Francji i to była Europa, to był Zachód, a z drugiej strony była propozycja, która dała mi cara, tak? Czyli bardzo taka nieciekawa propozycja. Także tym bardziej łatwiej mi było wybrać religię, która też ich umieszczała w pewnym kręgu kulturowym. To też się w ten sposób to objawia, tak? Tak. No i to zasługo też, a jeszcze właśnie gwara jest inna, też pomiędzy bojarami zresztą ta gwara jest tutaj wyraźnie pokazana, bo oprócz tego, że on tutaj opisuje, jest tutaj słownik, tak, które wyrażenia właśnie co znaczą, bo tu specyficzne słowa są, to jeszcze opisuje to, że właśnie, że ta gwara jest charakterystyczna właśnie dla ludności Mazowsza, tak? Że to właśnie bardziej tak, Mazurzydów. Tak, Mazurzyli. Miękkie końcówki. Ta S właśnie, S zamiast rzet, szy, tak? Tam jest bardzo dużo tych przykładów tego w książce. Nawet jak są tutaj takie gadki, tak? Takie wiejskie jakieś opowieści, jakieś bajki takie, to on właśnie, to jest też duża zasługa Pleszczyńskiego, że on nie pisze tego piękną polszczyzną poetycką, że nie poprawia tych słów, tylko właśnie przypisuje tak, jak to jest, tak, jak to jest mówione, tak? Ukazuje właśnie, jak ta gwara wyglądała. To nie było takie oczywiste jeszcze w tym czasie, kiedy on to pisał, bo właśnie ludzie starali się to upiększyć, a to trochę pogarszało sytuację. On tutaj też przytacza takie, te wszystkie te zabobony przytacza, tak? I on nie stara się tego upiększać, a mógłby to robić, tak? Bo to przecież jako parafianie mógłby to pewne rzeczy właśnie przemilczeć, bo przecież to trochę nie było też wyeliminować, upiększyć, tak? A on tego nie robi, też właśnie pisze o tym, że właśnie, że jak się, jest takie specyficzne, kiedy widzą księżyc, tak? Jakieś zdanie wypowiadają, jest trochę o tych zabobonach i o tym na przykład choćby nawet to całe, ta medycyna ludowa też to oczywiście w takim okresie czasu to jest dużo znachorstwa i on też to przedstawia, takie bardzo... No, wydaje się być w tym szczery po prostu, chociaż miałby powody ku temu, żeby móc to zafałszować, tak? To też jest, przez to wydaje się ta książka tym wartościowsza. No to chyba taka kwestia uczciwości autora, skoro podjął się jakiegoś tematu. Tak, że takie podejście bardziej naukowe niż, tak, poczuć się naukowcem nie... Przestawić sobie obiektywnie, nie? Mimo tego, że pełnił funkcję, jaką pełnił, a pewne tematy mogły być dziwnie przez jego zwierzchników postrzegane, że zajmuje się jakimiś, powiedzmy, gusłami, nie? No bo... No bo tak. Tak, ale on się też, bo ta książka była wydana przez takie wydawnictwo Wisła. Ono właśnie, ono się tym zajmowało ogólnie, że właśnie etnografią i tam, tam był otoczony też taką grupą ludzi, którzy byli taką elitą w tej dziedzinie, także to też miało kogo się podpytać, jak do tego podejść też, ale to, że zastosował się do podpowiedzi, to już sprawa droga, bo mógł tego przecież nie robić. Także naprawdę to jest jego wielka też zasługa. Ten sposób też wydania, który ja tam właśnie proponuję, czyli to wydanie na żądanie, też daje szansę na to, że to po prostu będzie bardzo łatwo, nawet już jak już to, co teraz wydrukuje, tak, zejdzie, żeby można było sobie na przykład zamówić przez internet, tak? Także ta dostępność będzie większa. Myślę, że cel swój już właściwie osiągnąłem, tak? No, trzeba jeszcze tego oczywiście dokończyć ten wstęp, jeszcze trzeba korektę zrobić, ponowny skład, bo to jest, jestem zadowolony z tego, tak, bo ja to sam robiłem, chciałem, żeby właśnie było coś, żeby móc pokazać, że już coś jest zrobione, ale tak to już cel jest osiągnięty właściwie, tak? Także kolejne rzeczy, które ich charakteryzowały, zanikały stopniowo. Ale czy czasy, bo czasy Pleszczyńskiego, rozumiem, jeszcze są takim czasami, kiedy możemy to wyszczególnić, tak, spokojnie. Możemy, bo jeszcze strój na przykład bojarski, no on już jest schyłkowy, ale istnieje, tak? No różnice w gwarze też jeszcze są, jeszcze za Pleszczyńskiego, kiedy on jeszcze nie odszedł, to jeszcze ta różnica, że tutaj bojarzy są zapisani legalnie do kościoła, tak, do parafii, a tam ci nie są. No ale XX wiek to już tak stopniowo, tak w sumie jak w całej Polsce, tak? Druga wojna była takim... takim cenzusem, który w tych względach właśnie... Czyli jeszcze przed wojną jesteśmy w stanie to odróżnić? Chociaż pewnie tak, pewnie tak. Chwilę też, bo w pieśniach weselnych na bagnoszach zachowały się jeszcze takie właśnie melodie, takie teksty, wyjdźże Moniusiu, wyjdźże Młodziuchna, przyjechali bojarze. No ale to też nie wiadomo właśnie, czy to... No jest takie słowo bojarze, tylko co ono właśnie na tych ludzi znaczyło to słowo, tak? Tak samo jak właśnie powiedziałem o tym moim czacie, które co znaczyło dla mojego dziadka dokładnie, to może po prostu mówili, że tam bojarzy i tyle, a co? Gdzieś to jeszcze funkcjonowało. To coś tak funkcjonowało, tak, ale to było takie właśnie szczątkowe. Jak właśnie ta demonologia, jak właśnie, i tak sobie porównam teraz na przykład bo tam jest taka książka, która jest bardzo właśnie o demonologii, z terenów łódzkich, Baranowskiego, który się z tym w szczególności zajmował. I on zbiera właściwie informacje po II wojnie światowej. I to jest dobry przykład tego właśnie, jak to jest, coś tam wiedzą, ale nic nie wiedzą, tak? Bo tam jest bardzo dużo tej ludności już takiej, że w fabrykach pracują, ale oni przybyli wszyscy z miasta, no i on ich właśnie właściwie pyta, jak tam u was, tak? To już są takie ślady, że oni coś tam kojarzy, coś kiedyś ciotka mówiła, że tam to jest to, tak? Także wydaje mi się, że u mnie nas podobnie było, tak? Że ta ludność, która po drugiej wojnie, która właśnie już tworzyła miasto na przykład, to już bardzo pewnie inna ludność, tak? A ci ludzie na wsi, czy no, jakieś resztki gwary zostały, bo dalej jeszcze można je słyszeć, nawet nadal można usłyszeć takie różnice gwarowe, ale nie ma takiego ostrego cenzusu, tak? Bo wszystko tak stopniowo się działo, bo pewne rzeczy po prostu, no tak, nie ma prawa tego, co ich różniło, język się na terenie całej Polski, ta polszczyzna staje się taka, już takie gwarowe zanika, tak, bo są mass media na przykład, to sprawia pewnie jakiś największy czynnik dominujący, że już nie ma tej że wszyscy mówią tak, jak starają się mówić, tak jak w radio, tak? No i druga wojna światowa, która różne tak kulturowe nam zrównała. I tak, i dużo tam właśnie przynosiła miejscami